piątek Oświęcimskie Centrum Kultury z okazji Gali Sportu gościło najwybitniejszych oświęcimskich sportowców. Pierwsze miejsce otrzymała Paulina Sikora, która jest jedną z najlepszych oświęcimskich pływaczek. No, jestem zadowolona z wyniku, nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc, i cieszę się, że tak się stało, jak się stało. Jak się zaczęła twoja przygoda ze sportem? Myślę, że to już w szkole podstawowej. Zajęcia spływania w szkole, no a później to już była moja decyzja. Komu zawdzięczasz ten sukces? Myślę, że przede wszystkim trenerom, którzy, bez których na pewno tego sukcesu by nie było, zawodnikom, którzy współpracują z nami w tej grupie treningowej, z którymi ścigam się na co dzień i na pewno też jest to ich zasługa. Moje sukcesy, to myślę, że należą się podziękowania przede wszystkim trenerom, rodzicom i moim koleżankom klubowym. Jak można było zauważyć, plebiscyt wygrała zawodniczka dyscypliny pływackiej, pani Paulina Sikora, która od drugiej klasy podstawowej, można powiedzieć, trenuje u pani Zieleńskiej Starzec, jak zresztą to było powiedziane. Trenuje na dzisiaj u trenera Dorywalskiego. Trenuje, przygotowuje się do Mistrzostw Polski, które są rozgrywane w przyszłym tygodniu. Mistrzostw Polski w Gliwicach, kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy. Jest to zawodniczka, która osiąga wysokie wyniki sportowe. Niewykluczone, że w Gliwicach osiągnie wynik kwalifikacyjny i pojedzie na Budapeszt. Czego jej życzę i gratuluję sukcesu, jakim jest wygranie w tym plebiscycie. Drugie miejsce zajął Jakub Pawlusiak, najmłodszy uczestnik plebiscytu, który jest jednym z najmłodszych zawodników Ligi Tenisa Stołowego. Na pewno miasto jest zadowolone z tego, że tylu młodych ludzi garnie się do sportu. Cieszymy się bardzo, że ten sport istnieje zarówno na poziomie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Dzisiejszy plebiscyt pokazał, że nawet takie dyscypliny, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia, jak hokej kobiet, w Oświęcimiu znalazł swoje miejsce i ta reprezentacja nie dość, że jest mocna, to jest jeszcze ładna. Młodzi ludzie muszą ciężko pracować, a my musimy im stworzyć odpowiednie warunki do tej pracy. I tu nie możemy się oglądać na to, że przychodzą do nas, zwłaszcza do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych młodzież, że przychodzi do nas młodzież spoza Oświęcimia. Ta młodzież spoza Oświęcimia powoduje to, że ten sport się rozwija. Gdybyśmy mieli do czynienia tylko z młodzieżą z Oświęcimia, to on by się zamykał w takim małym kręgu i to byłoby niedobre dla sportu. I musimy stwarzać po prostu warunki do tego, żeby ci młodzi ludzie mogli pracować. Trzecie miejsce zajęła Anna Czop, bramkarka brązowej drużyny Mistrzostw Polski w kobiecym hokeju. Hokej jest uważany jako męski sport, prawda? Skąd się wziął pomysł na trenowanie właśnie hokeja? Tak szczerze to po prostu zauważyłam ogłoszenie na słupie, że poszukiwane są dziewczyny do drużyny, no i tak się zgłosiłam. Też lubię na przykład być bramkarzem, no i po prostu dobrze się tam czuję i myślę, że to jest to, co lubię robić. A kiedy przyszłaś z tym pomysłem do domu, rodzice czasem nie powiedzieli, nie, to nie jest sport dla ciebie? No trochę tak, ale po pewnym czasie się przekonali, że jednak może coś z tego być, że to nie jest tylko takie chwilowe takie zainteresowanie na dłużej. Czy to jest zawodniczka klubu sportowego w dyscyplinie hokejowej, czy to jest tenisowy, czy inna dyscyplina. Każdy z tych zawodników na pewno wniósł przez wiele, wiele lat treningu, ciężkiej pracy, żeby osiągnąć ten sukces. Ze Oświęcimskiego Centrum Kultury, Kamil Szyjka, Fakty Oświęcim.